Cześć wszystkim! Środa, czyli Dzień Mechaniki Polowej lub w tym przypadku Mechanika dla Laika, a tak naprawdę rozwinięcia w logach. Zacznij przygodę z mechaniką pojazdową. Dziś wystąpi ze mną Łukasz i zaraz do mnie dołączy, dlatego że no, pokazujmy ekipę, pokazujmy też mechaników M4K Garage. Ja nie jestem alfą i omegą we wszystkim, co by tak każdy bardzo chciał i nigdy nie mówiłem, że jestem mechanikiem, po prostu uczę się z tego z wami już od 8, kurde, no za miesiąc 8 lat. Kochani, luzy zaworowe, czyli wprowadzenie do tematu, omówienie tematu, pokazanie jak to się robi. To jest czynność, którą możecie zrobić sami. I uwaga, to nie jest archaiczna czynność, która była robiona w dużym Fiacie, czy jest w Ursusie i tak dalej. Bardzo dużo samochodów ma po prostu regulację luzów zaworowych manualną. Dlaczego? Dlatego, że tak zaprojektowano silnik i mamy tu przykład Peugeota 206, który stosunkowo jak na nasze średnie życie aut w Polsce jest nowym autem. Mamy Fiaty, na przykład Punto czy Grande Punto, w których też się reguluje te luzy. Mamy starsze modele BMW, mamy bardzo dużo samochodów, w których się to robi. Dlatego, że producent na etapie projektowania silnika wyszedł z założenia, że nie będzie to hydraulika, która sama kasuje luz, tylko musi ta czynność zostać wykonana co ile. No i to zależy od producenta. Jeden podaje co 10, inny podaje co 100, ale ten odcinek laika nauczy, że takie rzeczy są i powinniśmy o nie dbać, więc posłuchaj, co się może stać, jeżeli nie. A kogoś, kto chciałby podtrzymać śrubokręt w życiu, zmusi do tego, że może zaoszczędzić od 100 do nawet 500 zł na takiej czynności, bo do tej czynności, chodź Stasiu, potrzeba nam będzie aż takie narzędzie za kilkanaście złotych, albo takie narzędzie, to strzelinomierz. Potrzeba nam też będzie pewnie jakiś śrubokręt i pewnie, w zależności od tego, w jakim aucie to robicie, jakieś kombinerki. Potrzebna nam też będzie wiedza, którą wam przekażemy dzisiaj. Na przykład kolejność ustawiania luzu zaworowego też ma znaczenie i powinna być, z tego co kojarzę, ustawiana tak jak zapłon, czyli cylindry 1, 3, znaczy 1, 4, 3, 2. O, tak to powinno wyglądać. I powinniśmy znać jeszcze wartość takiego luzu zaworowego. I teraz może to być dwojako. Dla pewnych samochodów znajdziemy to w internecie, a jeżeli nie znajdziemy w internecie, to w takiej sytuacji przyjmuje się, że dla zaworu dolotowego jest to 0,20, a dla zaworu wydechowego jest to 0,30 mm. To jest optymalny luz zaworowy, jeżeli nie mamy ustawienia zaworowego, choć nie zawsze tak musi być. I powiedzmy sobie tak w telegraficznym skrócie, czym jest ten luz zaworowy. To dystans pomiędzy końcem trzonka zaworu, a współpracującą z nim częścią mechanizmu rozrządu. Jest on mierzony za pomocą tego, co wam pokazałem, czyli szczelinomierza i powinno być to robione przy zimnym i zamkniętym zaworze. Dobrze, bohaterem będzie Peugeot i do pracy nam potrzeba. Jeżeli startujesz do pracy przy swoim samochodzie, zobacz, czy nie jest wymagana uszczelka pokrywy zaworów. Bo to może być koszt, który musisz ponieść wcześniej. No niekoniecznie, no my pewnie znając życie tego chrupka, to mamy uszczelkę nową, nie? No, my to złożymy na starej. Ale zgodnie ze sztuką mechaniczną powinieneś zrobić to na nowej. Dobrze, Łukaszu, chcesz przyjść do nas porozmawiać? Przyjdzie. Dzień dobry, Łukaszu. Dobry. Strolujmy widzów. Ile ten silnik ma zaworów? Pewnie 24. 48. Nie, taki, słuchajcie, żarcik dla wtajemniczonych powinien być, więc tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o... to Łukasz dzisiaj będzie ze mną rozmawiał. Łukasz tak fajnie to potrafi nawet niecenzuralnie wytłumaczyć. Jak jest za ciasno zawór spasowany, to co się dzieje, Łukasz? No, jak spasowany? Za ciasno. Jest za mała przerwa. No, wypala gniazdo albo zawór, nie? Albo jedno i drugie. Dokładnie. Bardzo niekorzystne zjawisko dla silnika. Za luźne i za ciasne oba są niekorzystne. No, wszystko ma swoje konsekwencje, nie? Bo jak jest za luźne, to tak jak z Łukaszem gadaliśmy, no na logikę to się wybija wszystko. Tak. A jak jest za ciasno, pamiętajcie, że to chyba Łukasz zgodzi się, że najważniejsze będzie przy instalacjach gazowych. Tak, to tak, bo tam podwyższone EGT to już w ogóle, nie? Przy instalacjach gazowych, słuchajcie, dłużej odbywa się
no to spalanie, ten cykl, więc jeżeli ten zawór się nie domyka, to on się też nie wychładza, bo jeżeli zawór wchodzi w głowicę szczelnie, to się wtedy szybko oddaje ciepło, wychładza. Jeżeli się nie domyka, no to... To jest jakby ogrzewany z dwóch stron. Tak, dokładnie. O. Rureczka. Jeszcze rureczka. Ale rureczka jeszcze się dokręci do rureczki. O jest, coś tu ruszy. Coś chciałem gadać, zapomniałem. Nie wiem, co chciałeś gadać, zapomniałeś. To sobie przypomnieć. Słuchajcie, w ogóle chłopaki mają swoje kanały na YouTubie. Łukasz ma tutaj swój. O, tu się wam wyświetla. Tak, Stasiu? Stasiu, wstroluje go i zera nie da. Albo Fami Baziland da, albo coś. O. Ja się tłumaczyłem, że czego ci mnie dał ten towarzysty. Ja w ogóle, słuchajcie, chciałbym w takich vlogach wprowadzać trochę luźną atmosferę i to jest to, co chcę w tym roku robić. Dobra. No, pojedziesz się na tej uszczelce. Przyjechał, to i odjedzie. Słuchajcie, nie no, to jest nasze auto, to już nie jest zastępcze od dwóch lat. No, ale dzielnie jeszcze walczy. Walczy. Dobrze, słuchajcie, co nam tu z podstaw, dla was podstaw? Przede wszystkim musicie wiedzieć, jak liczymy cylindry. I w większości przypadków normalnych samochodów cylindry liczymy od rozrządu. No chyba, że jest Francuzem i wtedy od drugiej strony. Dokładnie, a tu mamy przykład. Francuzika. Czyli w każdym normalnym samochodzie, nie, serio, nie cisnę po Francuzach, liczysz cylindry pierwszy od strony rozrządu. Ale w autach na F, i to nie mówię o Fordach, liczysz... Jeżeli tu masz rozrząd. Znaczy tutaj to nie wnosi za dużo do tematu, nie? Ale czasami można się nadzieć, jak masz wtryski na przykład do przypisania i ci komputer mówi, że masz przypisać wtrysk numer 1, a jeden jest tu, a ty wpiszesz ten i jak pomylisz tam tak. Numery cewek czy coś, no to wtedy są cuda, nie? No nie, no ale wiesz, jakby i tak chcesz nauczyć kolejności kogoś, no to uczysz kolejności, że ja bym normalnie, jakbym kminił, jak ustawiać luzy zaworowe, to bym w normalnym aucie kminił, że powiedzmy pierwszy cylinder, potem jest do ustawienia trzeci cylinder, potem jest czwarty i drugi, czy tam jakoś w tą stronę, a tu już musisz od drugiej strony robić, nie? I no, teraz... Ale kolejność zapłonu jest zachowana normalna, nie? Także... Tak, 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 ale liczenie cylindrów. Dobra, i słuchajcie, najważniejsza rzecz. Do ustawienia w tym przypadku potrzeba nam przede wszystkim sprawdzić, obracać kołem. I teraz tak, obracając kołem z wbitym biegiem, musicie ustawić zawór w pozycji zamkniętej. Dobra, słuchajcie, teraz jak wam wytłumaczyć, no bo mamy cztery suwy, to są cztery suwy i to ma cztery suwy pracy. Tłok, kiedy ma zamknięte zawory? No w cyklu, kiedy dochodzi do eksplozji mieszanki i kiedy tłok jest odepchnięty na dół. Ale jak wy, patrząc na to, będziecie widzieć, to łukę zakryć. No nie widzicie, widzicie, jak chodzą dźwigienki tylko. O. Więc jest na to sposób, bo w większości tych przypadków, dobra, w większości tych przypadków są to silniki benzynowe. I teraz dalej, jak jesteś mega laikiem, to jest prosty sposób na to. Zaraz wam pokażemy. Dobra, musimy wywalić, prosty, no, Peugeot nie może nic mieć prosto, nawet takie auto. Musimy wywalić tą, tutaj element zapłonowy i dostać się do świecy i wtedy ci, co już wiedzą, do czego dążę, to zaraz zobaczą. Dobra, słuchajcie, jak dla laika i ta metoda jest jedyna, prawilna i słuszna, jak zaczynasz w ogóle takie rzeczy. Zobacz, włożyłem przez świecę i dotykam tłoka. Zatem najbezpieczniej dla ciebie będzie, kiedy tłok będzie w górnym, martwym punkcie. Bo wtedy wiesz, że dochodzi do zapłonu i muszą być wszystkie zawory zamknięte. Zatem jak kręcisz kołem, widzisz, jest na dole, idzie do góry, jest był u góry, no cofnij. Już się nie... O. I wtedy wiesz, że jest już u góry. To jest maksymalny ten punkt wzniosu. I wtedy rozpoczynasz od pomiaru. I w ogóle, ciekawostka, to z Łukaszem już ustalili, w sumie to tak może każdy silnik zrobić. No diesla będzie trudno, bo trzeba by wtysk wykręcić albo świecę żarową, no i tu się kłania problem. Aczkolwiek nie mogłem sobie na szybko przypomnieć, w jakim dieslu nowym się reguluje zawory, nowym w sensie po 2000 roku, z samochodów osobowych i no nie mogę sobie przypomnieć. Raczej, no w ciągnikach to tak, nie? W takich ciężarówkach czy coś. Nie? No. Dobra, czyli tak, w takim silniku każdy może zrobić. Problemy zaczynają się dopiero, jak ty mówisz, R6 albo 16 zaworów na jednym wałku, albo... Najtrudniej jest dla mnie, jakieś nieparzyste, nie? 3-5 cylindrów.
No ale tą metodą, jak masz trzy cylindry... No to musisz to... każdy po kolei, nie? I masz to w dupie. Dobra, szczelinomierz i teraz szukałeś wartości do PJP? Nie. A, to ty idź po wartości, gdy po szczelinomierz. Dobra, słuchajcie, zawór wydechowy, łopatologicznie, tam gdzie kolektor wydechowy, zawór sący zawsze masz tam, gdzie masz kolektor sący. Dla PJP wartość w tym przypadku dla tego silnika jest na sącym 0,20 mm, a na wydechowym 0,40. Teraz, kiedy masz ustawione, tak jak powinieneś, ten tłok już, musisz przystąpić do mierzenia. Skoro ma mieć 0,40, to szukasz sobie na szczelinomierzu 0,40 i sprawdzasz, czy ci wejdzie. I teraz Stasiu musiałby to na mega zoomie robić. Tu w ogóle nic nie jest normalne w tym aucie. Ciężko mi to będzie. Nie ma takiej opcji w ogóle. Zacznijmy może od 0,30 i sprawdźmy w ogóle, co się dzieje. 0,25. Tak mi najbliżej się nawinęło. Dobra, słuchajcie, wchodzi 0,25, jeszcze wchodzi, ale już zaczyna mi kleszczyć. To już wiem, że nie będzie łatwo. Więc zobaczmy, idźmy wyżej, 0,30. Siach. I tu się w ogóle... Tak, o, 0,30 i... Widzicie? Ciężko już idzie. 0,35 nie włożę. A w ogóle, jeżeli chodzi o szczelinomierze, tak jak z Neo wam pokazałem, to mamy jeszcze takie. W tym przypadku, o to jest za grube wszystko, nie? Tutaj mamy 0,009. To są w calach. To są w calach. 0,5, 0,8, 10. To będzie za grubo. Ale tego typu rozwiązanie byłoby fajne. W ogóle charakterystyka tych odcinków, tak zrobię taki mały off-top, zmieni się, bo pod każdym tutorialem na sklepie Fixero w naszej zakładce będziecie mieli gotowy kit, który latami będzie leżał, nieważne kiedy, w którym roku ten odcinek oglądasz, i gotowy kit narzędzi, żeby przeprowadzić samemu taką robotę. Czyli na przykład strzelinomierze, jakiś zestaw małych kluczy, będziesz miał już na lata. Patrzyłeś, co ile tu się reguluje? Producent? Nie można znaleźć. Nie można znaleźć. No. Na pewno tutaj nie było regulowane, więc sprawdziliśmy wydechowy i wydechowy ma 0,30 i to już ciasne takie 0,30. I teraz sprawdźmy sący, który powinien mieć 0,20, czyli już wartości są nieprawidłowe totalnie. Ale na sącym ta wartość, już zaraz ci odsłonię spokojnie, 0,20 wchodzi ciasno, ale wchodzi, czyli jest. W ogóle przypominają mi się pierwsze odcinki 16 roku, jak to robiłem. O, dobra, już ci doświetlę. Pani operator, o. Tak. Dobrze, zatem przejdźmy do przeregulowania. Słuchajcie, tak w tym przypadku musicie popuścić kontrę, czyli tutaj, o. I tak naprawdę tym elementem tutaj będziemy regulować sobie, o, odstawię, klucza nie potrzeba i musimy ustawić sobie luz na 0,40. Dobra, teraz tak, nie może nam wpaść luźno, tylko musi dość ciasno i zwarto nam przechodzić, ale nie może też nigdzie haczyć. Więc jeżeli zrobimy za luźno, o, to widzisz, przelatuje cały. Jeszcze bym tam dopchnął 0,5 co najmniej. Jak skręcisz za mocno, najlepiej byłoby dla mnie, najprościej wam wytłumaczyć, włożyć szczelinomierz i o, tak, żebyś mógł tym swobodnie w miarę przesuwać. Teraz jak robisz to pierwszy raz, to weź sobie zakręć to. O. Ciach. Aha. I teraz tak ze szczelinomierzem to zamknąłem, wyjmuję szczelinomierz. Teraz patrzę, czy wchodzi ciasno. Chcesz mieć pewność, że zrobiłeś to dobrze. Weź se rozmiar więcej. Ciach, ciach, czyli 0,45 w tym przypadku. No w ogóle turbo, jakbyś chciał kupić szczelinomierz, to dobrze by było, żeby był taki, który już ma ze sobą powiedzmy co jeden. Potem różne wartości mogą Cię w życiu spotkać. I teraz, o, widzisz, nie chcę wejść.
Ale wepchniesz 45. To już jest źle, to już jest za dużo. Jak wepchniesz, to znowu rozkręcasz i jeszcze troszeczkę bardziej musisz na tym zagiętym. To ci pokażę. Dobra, poprawiłem, słuchajcie. I teraz powinno być dobrze. Dlaczego robię to palcami? No, żeby, tak jak tu się z Łukaszem nie śmiejemy, jak się Łukasz śmieje ze swoich historii, no powiedz, to jest bardzo ciekawe życiowo. Kręcili, kręcili i wkręcili. No, aż się zawór uchylał. Aż się zawór uchylał. Taka impreza była. No, ale tak się zdarza, nie? Więc dlatego ja wolę pokazać wam, że to jeżeli da się, to palcami. No, palcami nie wciśniesz raczej. Znaczy raczej, no, już też się nie upierajmy, bo zaraz Łukasz mi udowodni, że wciśniesz, ale... O! I teraz mi nie wchodzi 45. I to jest koniec. I to samo robimy teraz po stronie zaworu dolotowego. No dobra, tu sytuacja ta sama. Włożyłem sobie szczelinomierz, lekko dokręcam palcami, cyk, na 0,20 ustawiłem. I zobacz, małym kluczem też dociągam. Nie przeciągam, nie chcę urwać. To nic naprawdę giga na siłę. I wezmę sobie teraz 0,25. Ta praca tutaj, słuchajcie, w przypadku Peugeot jest ekstremalnie ciężka ze względu na kąty wszechobecne. Nie, nie ma opcji. O, i teraz idę za idealne, zobaczcie, 0,25 i nie wejdzie. No i teraz najlepiej byłoby, żebyś zrobił to dalej w kolejności zapłonu. No i co? Przy składaniu miejsce, w którym jest uszczelka, to wszystko trzeba wyczyścić. To wszystko trzeba odtłuścić, ale też nie psikaj tu chemią, ani ktoś wie czym, tylko weź sobie szmatkę, przetrzyj to szmatką. Też uważaj, żeby taki syf, jak jest tutaj, ci tam nie powpadał, po co macie to wszystko rysować. Nawet na szmatce fajnie by było, żebyś miał jakiś odtłuszczacz, dlatego że jak ty zaczniesz tu pryszczyć, to wszystko ci wleci do silnika. A no nie na tym to polega. No i tyle, jeżeli chodzi o tę pracę. No naprawdę jest to proste. Jeżeli będziesz robił to pierwszy raz, to będzie wymagało od ciebie, ja nie wiem, jak bardzo będziesz musiał się narozbierać, bo nie wiem, ile śrub będziesz musiał ściągnąć po krywie zaworów. No tu były dwie śruby, jedna kostka, no i jeszcze dwie śruby, żeby tą listwę ściągnąć, a może nie będziesz musiał. I na tym to wygląda. Na tym całe... Trochę oram mechaniku w tym momencie, bo to się takiego Peugeota... Ile by się to robiło, Łukasz? Godzinę? Pół godzinki. Pół godzinki, nie? Na sprawnego mechanika. Jeszcze dwie fajki po drodze. No, więc pół godziny to nawet w przypadku tak cholernie drogich warsztatów jak nasze, tak ekstremalnie drogich, no to powinno się zamknąć, nawet jeżeli wiesz, czyszczenie ze wszystkim, jeszcze tą mechanik kasety nie odpina, mechanik se idzie po swojemu, no to nawet niech 0,40 będzie przy tym Peugeocie, no to gdzieś koło 100 paru złotych brutto, ale możesz to też zrobić sam. Coś jeszcze chciałbyś dodać dla takiego zaczynającego? Żeby nic na tłok nie wpadło, jak będzie majstrował tam jakimś drutem czy czymś, nie? No. On się może skończyć jak to da się. No tak, to najwyżej nie odpali. Jak będzie podparty zaor, to zacznie mu wypadać zapłon, nie? Mhm. No ale wiesz, to jeżeli zrobisz wszystko zgodnie z tym, no, co to powiedziane? Wiesz, no, to jest, jak pierwszy raz to sprawdzić, dwa razy sprawdzić i pokręcić tym wałem parę razy i nawet pomacać już potem, czy jest odpowiedni luz. Mhm. Dobra, Łukaszu, ja ci dziękuję za wsparcie merytoryczne, no bo pokazuję, wiecie, oni też jak coś robią i coś mówią, to też rozmawiamy ze sobą, to nie jest tak, zawsze musimy eliminować możliwie jak najwięcej błędów, żeby, a i tak się potem zdarzy, że stoimy i gadamy tak jak gdzieś tam przy jakimś silniku i padło, bo widzimy dwa wałki i że 16 zł, o Jezu. No nie, no, to Łukasz sobie nie może tego wybaczyć, on spać po nocach nie może, nie? A na co to komu? No. Dobra, chodźcie do podsumowania, bo to podsumowanie jest dla was ważne, ale jeżeli ten materiał teraz wam pomógł, to okejkę. Ta okejka, że jesteście, że to się wam przydaje. Chcemy robić dużo w miarę prostych takich materiałów, które każdy może sam, ale i też troszeczkę trudniejszy, bo dojdą chociażby portingi głowic w Toyocie. I cholernie, Łukasz, jestem ciekaw, ile ten porting da. Bo już mamy tam 111 koni zrobione, z 5-6 doszło mi. Może jeszcze z 6 koni dojdzie, chyba że myślę, że się myślę. Co? Kto ma to robić? To wezmę głowicę, zdejmę, wsiądę w autko, pojadę do Topmara i słuchajcie, wpadłem jeszcze na pomysł, żeby go, ale wiesz, to stare auto, nie? Żeby go doprężyć, ściąć mocniej
zebrać więcej materiału z głowicy. No ale wtedy trzeba, wiesz, i za płonu trochę dowalić i tak dalej, nie? Ale wiesz, minimalnie go doprężyć. Tak, żeby, wiesz, no nie musiało się zapłonem bawić, no bo tu już jakby ma się w Toyocie bawić zapłonem. Wiecie, tak, to takie różne dywagacje. Nieważne, będziecie wiedzieć na bieżąco, więc takie rzeczy też chcemy robić, ale nie dokończyliśmy. To przy lekkim doprężeniu i dobrym portingu na wszystkich kanałach, żeby to naprawdę było fajne i zwiększeniu może tych kanałów tutaj w dolocie. No ja obstawiam, że te 10 koni mi się uda ugrać. Ambitnie czy za ambitnie? Może, jakby, ale kolektory bym chciał też wziąć i spasować na łączeniu, nie? Żeby nie było żadnych ostrych tam, wiesz, przejść. Tak, wezmę, bo tam jest, wiesz, jak ten kolektor od góry idzie, nie? No, to nie jest problem. Poza tym jak się rozwierci ten, to... No jeszcze w tą stronę pół biedy, gość, jak był większy kolektor, a mniejszy kanał w ten, to wtedy jest schoda, jest zawirowanie, nie? No będę kombinował, słuchajcie, no co, się coś nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Da 5 koni, no to da 5 koni, da 0, to pan się zdziwi i tyle. No bo na minus. Dziękujemy Łukaszowi, widzimy się w podsumowaniu. W podsumowaniu, słuchajcie, nie bójcie się pewnych rzeczy robić, weźcie sobie kogoś do pomocy, kto się jakkolwiek znał, próbujcie uczyć się tej mechaniki, proszę was, proszę. Na tym powstał ten kanał i kiedy jestem z wami na spotkaniach, setki osób albo tysiące podnoszą rękę, a ja mówię, jak to zaczął ze mną mechanikę w 16 roku. I to jest radość, bo to jest radość, że sam zrobiłem. Że to działa. Wiesz, to, że ci olej tu pójdzie potem, bo coś źle dokręciłeś, bo coś tam, no... Nie myli się ten, co nic nie robi. Zobacz, tak wygląda szczęśliwy mechanik. Idealnie złapany. Słuchaj, wszystkie linki. Mamy sklep Fixero. Mamy zakładkę miłośników czterech kółek. Zrobiłem to specjalnie dla was, żeby mieć coś wyjątkowego i fajnego. Żeby mieć coś wyjątkowego i fajnego i słuchaj, tak mówią o tym w niedzielę. Raz w miesiącu, drogi widzu, będą promocje miesiąca z całej grupy Topex, z całego asortymentu mechaniki. I za pomocą tego linku, jak wejdziesz, wejdź sobie. Przede wszystkim masz to, co było dzisiaj w odcinku, potrzebne do zakupu jako jedną pozycję w najlepszej cenie. I raz w miesiącu wraz z grupą Topex z Neo, żeśmy wymyślili, że będziemy robić promkę. To na klucze, to taką cenę zrobimy zawsze. I nawet kiedy wejdziesz, już tam powinno coś być, że nigdzie taniej nie znajdziesz. I to chcieliście z powrotem. Więc to będzie w tych odcinkach tematycznych. Mam nadzieję, że się zgadzasz ze mną z takim podejściem, no bo wszystko full kompletujmy w jednym miejscu. Więc kliknijcie. Jak chcecie, to załóżcie sobie konto, bo bez konta też można kupować, ale ci, co założą konto, to też powiem, że niedługo, na myślę miesiąc, dwa, wprowadzimy zakupy, które będą punktowane i z tych punktów ci się też kasa uzbiera. Czyli nie dość, że kupujesz taniej, to jeszcze ci się będzie kasa zbierać i na koniec roku powiesz sobie, że zrobisz sobie prezent. Czyli coś udało się znowu fajnego na ten rok zrobić. A przede wszystkim zaraz, już za moment, wprowadzimy tam tą chemię garażową, która jest tylko dostępna w warsztatach M4K Garage. Czyli na zlecenie, na zamówienie zleciłem produkcję chociażby odrdzewiacza. On jest stosunkowo droższy normalnie w cenie zakupu nawet dla nas, ale dlatego, że jest fajny. Dobrego brake cleanera i tak dalej. Czyli to, co powinieneś mieć w garażu. I to też zaraz tam wjedzie. Więc link masz w opisie. Klikaj, wbijaj i zobacz sobie, czy ci to pasuje. Następne mechaniki pojazdowe. Z powrotem przelecimy wymianę płynu hamulcowego samodzielną. Z urządzeniami takimi albo domorobnymi zaworami zwrotnymi, albo tanią maszynką i co ile, jak to robić. Potem wymianę przewodów będą też i tym razem stalowe będziemy gieli. Pokażemy wam, jak stalowe się zarabia, no bo w niektórych krajach się miedzi w ogóle nie używa. Będziemy mieli naprawdę masę odcinków, to jest 40 parę odcinków, które tam sobie wymyśliłem. Podstawę znowu czyszczenia i ewentualnie zaślepienia, czy warto, czy nie warto EGR-a. Diagnostyka OBD, taka podstawowa, czyli wiesz, jak masz czytać błędy, jakimi urządzeniami, podłączymy wszystkie te mniejsze komputerki, większe komputerki i tak dalej, żebyś wiedział w ogóle, z czym to ma się do czynienia i tyle. Więc jeżeli jesteś ze mną i ci się taka misja podoba, to tak jak powiedziałem wcześniej, kciuk w górę, skomentuj, napisz, co byś jeszcze chciał, żeby się tutaj rozwijało. Spokój w tym roku. Testy, mechanika pojazdowa, fakty i mity, hit czy kit i czas na tuning Made in Poland. I na tym będę bazował. I tak to wygląda. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym vlogasku. Cześć!
Jest przynajmniej kliknięcie. Jest. Okej. Okay.